Nastały w Europie czasy bezczelnych zdrajców, niemieckich szmat, piątych kolumn, totalistów, skorumpowanych alkoholików, lewaków i faszystowskich bojówek, zbłąkanych kosmopolitów bez ojczyzn, matek i ojców, wyznawców kulturowej płci, erotomanów, seksualnych patologii i politycznej poprawności, zabójców dzieci i rodziców, Zniewieściałych facetów w rurkach i różowych baletkach adoptujących pszczoły, drzewa i małpy, politycznych szantażystów i islamu, wielbicieli kus, satanistów, bogobójców i ćpunów. genderowego terroru, politycznych bejsbolistów, kłamców, polityków bez właściwości i zdolności honorowej zbrodnia na naszej Europie. Katolicka Polska trwa. Broni się. Węgry też. Dobrze, kochani, piszcie w komentarzach, czyje to słowa. Bardzo trudna zagadka. Macie 3 sekundy. 3, 2, 1. Tak, to Krystyna Pawłowicz. Ale nie tylko o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Dziś ze mną jest moje odkrycie towarzyskie, Maria Pankowska. Cześć, Lemniko, cześć wszystkim. <laughs> Więc Dzień dobry. już wiemy, że będziemy rozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym. O różnych ciekawych osobach, które tam zasiadają. Tak, nie tylko o Krystynie Pawłowicz, będą też inne osoby, chociaż o Krystynie też opowiemy. Okazją do tej rozmowy jest oczywiście tak zwany czteropak Bodnara, postaramy się obalić parę mitów na temat tego czteropaku, ale co to właściwie jest ten czteropak? To są trybunalskie, mocne, długoważone. Pierwsze receptury powstawały już w 2019 roku. Akty prawne. Czyli pakiet trzech ustaw i jednej uchwały, które mają naprawić Trybunał Konstytucyjny po 8 latach rządów pis No to co jest w tych ustawach? Co jest w tym czteropaku Dominik? Z takich najważniejszych rzeczy, jakie wprowadza ta ustawa, jakie proponuje ta ustawa, no to przede wszystkim jest to, że ma się zmienić sposób wyboru tych kandydatów na sędziów TK. W tej chwili oni są wybierani w Sejmie bezwzględną większością. Ta ustawa proponuje, że byliby wybierani większością trzech piątych, czyli trzeba by było takiego szerokiego konsensusu politycznego wokół mm. tego. Są tam też takie pomysły, jak to, że. Ci kandydaci mogliby się ubiegać e, o, te, o to zaszczytne stanowisko dopiero jeżeli na przykład byli posłem, czy senatorem, albo członkiem partii, dopiero po tym jakby minęły 4 lata już od kiedy złożyli mandat albo wystąpili z tej partii. E, co jeszcze? E, tam są też różne m, takie pomysły, że kandydatów na sędziego Trybunału e, mogliby zgłaszać prezydent, prezydium Sejmu, grupa posłów, senatorów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowa Rada Prokuratorów, więc tutaj się poszerza ten, ten krąg. Tam są różne też takie rozwiązania dotyczące systemu dyscyplinarnego, że też jest szerszy krąg podmiotów, które mogą wszcząć takie postępowanie dyscyplinarne w sprawie jakiegoś sędziego, i sąd dyscyplinarny składałby się nie tylko z aktualnych sędziów TK, ale też sędziów TK w stanie spoczynku, więc więcej kontroli. No też inaczej, jest, inaczej wyglądałoby zarządzanie w TK, jeżeli chodzi, byłoby bardziej kolegialne, a nie takie, że cała władza jest w rękach tego prezesa. Inaczej też by wyglądał wybór prezesa, więc jest tutaj dużo właśnie takich głębokich reform i pomysłów na to. Do tego też jest, jest ta ustawa o przepisach wprowadzających, tę ustawę o Trybunale i jest też dodatkowa ustawa która by zmieniała przepisy konstytucyjne, bo jeżeli by nawet wprowadzono taką ustawę, tę pierwszą, no to zamysł był taki, że po prostu poczekamy, aż miną kadencję tych wszystkich sędziów, którzy tam w tej chwili są i po prostu uzupełniamy według nowych przepisów już tych kolejnych. No a jest pomysł taki, jest, dlatego jest ta trzecia ustawa konstytucyjna, kiedy przy pomocy właśnie konstytucyjnej ustawy czyli wymagającej tej większości konstytucyjnej do tego, żeby ją przegłosować. Przerywana jest kadencja całego Trybunału Konstytucyjnego i po prostu jest taki głęboki reset. Tam są też jeszcze właśnie te propozycje jak wprowadzenie do Konstytucji tych zasad dotyczących karencji, hmm. jeżeli chodzi o członkostwo w partii i tak dalej. No i też jest ten rozszerzony przepis konstytucyjny, który mówi, no wprowadza taką bardziej rozproszoną kontrolę konstytucyjną, żeby sądy chętniej właśnie orzekały też, się Wprost na, na konstytucję. E, więc e, to jest taki cały, cały pakiet. No dobrze, czyli mamy trzy ustawy, ale co z tym zrobi Andrzej Duda? No bo. Takie ustawy musiałby zaakceptować, podpisać prezydent. Wiemy, że w poprzedniej kadencji PiS zmieniał to wszystko i też doprowadził do tej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Czy Andrzej Duda w ogóle ma jakikolwiek interes, żeby tutaj, nie wiem, coś zmieniać, próbować uzdrawiać Trybunał, który no, jego formacja polityczna zupełnie zawłaszczyła? Na pewno jest tak, że Andrzej Duda w takiej warstwie deklaratoryjnej mówi, że tak, jest gotowy na rozmowy i tak mm. dalej. Tak jak pamiętacie, w ostatnich tygodniach taki Hasło resetu konstytucyjnego rzucił na przykład Krzysztof Bosek e, i Andrzej Duda się z nim spotkał. E, no tylko tutaj problem polega na tym, e, że żeby w ogóle przejść do, do rozmowy o tych ustawach. Andrzej Duda musiałby przyznać, że e, tak jak jest wskazane tutaj w, jakby w całej tej opowieści wokół, wokół tych zmian w Trybunale Konstytucyjnym, że jednak zaczęło się od tego, że znaleźli się w TK dublerzy, hmm. których, e, których powołał tam na miejsca zajęte wcześniej przez tych sędziów, których on nie chciał z kolei e, m, przyjąć od nich ślubowania. Powołał Andrzej Duda. On do tej pory wypiera się tego, uważa, że jego działanie było słuszne, że to nie było żadne łamanie konstytucji, bo to jest jego, e, no nie prerogatywa. Wiem, no, jego prerogatywa. tak, On mm. sobie może po prostu ignorować e, takie uchwały Sejmu. No, więc to jest jakby oryginalne źródło w ogóle całej awantury wokół TK i całego problemu. Więc raczej nie podpiszę. <laughs> Mówisz? Ba bardziej, bardziej bym powiedziała, że trochę nie widzę tego, jak miałyby wyglądać rozmowy na ten mhm. temat z nim. I też politycy, polityczki koalicji, jak się z nimi porozmawia, no, oni publicznie wychodzą, na przykład, tak jak na tej konferencji, mówią, że będziemy pukać do bram kancelarii, Prezydenta, pokazywać te ustawy, ale oni też w to nie za bardzo wierzą. I tak między słowami mówią o tym, że no pewnie te ustawy, to tak naprawdę zajmiemy się nimi, jak nastąpią, wiadomo, jakie zmiany w pałacu. E, w pałacu. Więc e, dlatego też te ustawy m, poszły do Senatu. Tak przedstawiano to w ten sposób, że no, to jest ta izba refleksji. Oni tam się pochylą nad tym, e, przemyślą to głęboko. E, no, wiadomo, fajnie jest to przemyśleć, ale tak jak wspominałyśmy, te ustawy są dosyć modno, dobrze przemyślane. Tak. <laughs> dosyć dobrze przemyślane. 5 lat e, przemyśliwania, ważenia. <laughs> tak, e, Długo ważona receptura. E, no właśnie, a wiadomo, że jesteśmy tu i teraz. Trybunał. Jest jaki jest, jaki jest każdy widzi, parafrazując <słynne, słynne zdanie i coś trzeba e, z tym zrobić, z tą sytuacją. E, jesteś sobie koalicją 15 października e, i absolutnie każda ustawa, jaką uchwalasz e, z rękami Andrzeja Dudy jest kierowana do tego Trybunału Konstytucyjnego. I to jest taka rzecz, której trochę e, no wszyscy wyborcy opozycji czy tacy komentatorzy sprzyjający ówczesnej opozycji, a teraz rządzącej koalicji, bili na alarm, że Trybunał będzie taką siłą, po pierwsze, prezydent może być taką siłą powstrzymującą jakiekolwiek reformy, po drugie, będzie nią sam Trybunał Konstytucyjny. No i właśnie, no i mamy też tę sytuację, taką, która jest najbardziej oczywista, czyli mamy tych dublerów TK. No tak. I o tym się mówiło, że ta uchwała ma dotyczyć tylko dublerów. A co się ostatecznie w niej znalazło? No tak, no bo częścią tego czteropaku, ta, ten czwarty, czwarty akt prawny, to jest właśnie uchwała, którą Sejm zajmuje się dzisiaj. Tak jak teraz nagrywamy ten program, to prawdopodobnie trwa debata w Sejmie. Politycy, polityczki będą pewnie podawać argumenty za, przeciw. No i co jest z tej uchwały? Ona została złożona przez koalicję 15 października posłów i posłanki z tych formacji różnych i lewicy, i KO, i PSL-u, i, i Polski 2050. I w niej przede wszystkim taki jakby największy wydźwięk tej uchwały to jest to, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wzywani do rezygnacji z tych stanowisk w imię uleczenia problemów z praworządnością w Polsce. I podawane są, jest podany szereg argumentów za tym rozwiązaniem, dlaczego powinni to zrobić, więc no w, tej, w tym projekcie posłowie, posłanki piszą, że no przede wszystkim są ci dublerzy, że to są, nie są sędziowie, że potwierdzili to, potwierdziły to wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z jednej strony dwa wyroki takie były w tej sprawie. Później jeszcze Komisja Europejska zresztą napisała do TSUE skargę o to, że Polska ma taki Trybunał Konstytucyjny, który no, nie jest sądem de facto ze względu na to, co tam się dzieje. Sam TK też wydał wyroki w tej sprawie. Jeszcze no. zdążył? A no właśnie, jeszcze przecież był TK no, wcześniej, że na samym początku kade pierwszej kadencji PIS-u, znaczy to była druga, ale w 2015 roku był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze zanim został przejęty przez nominatów przez i dublerów i PIS. To, to tam się Bronił i było powiedziane, że no nie mogą te, ci trzej sędziowie dublerzy być e, członkami TK, ze względu na to, że no, są na miejsca, które są już formalnie zajęte, e, wybrani. To była długa historia, bo tam w ogóle wcześniej jeszcze poprzedni rząd na zapas wybrał pięcioro sędziów, przy czym no, zakwestionowano dwóch, jakby wycofał, na no, trzech stwierdzono, że to był dobry wybór, że to miało sens, że mogli być sędziami i też TK to potwierdził. No i na te trzy miejsca, które wybrała poprzednia władza, ta nowa władza wybrała swoich własnych sędziów i to nowa władza wówczas, nowa władza PIS. I ci trzej sędziowie, to się, oni się potem zmieniali, bo tam jeden umarł, potem było też ktoś odszedł. No ale wciąż są trzy osoby w Trybunale Konstytucyjnym, które są na miejsca, które są formalnie zajęte, wybrane. No więc to jest najważniejszy zarzut, no bo to też zostało właśnie potwierdzone w tych europejskich wyrokach. Ale jednocześnie dużo innych rzeczy się dzieje w Trybunale, które, o których jest wspomniane w tej uchwale, zwłaszcza w obszernym uzasadnieniu do niej. Czyli no, kwestionowany jest między innymi sam wybór w ogóle Julii Przyłębskiej na prezeskę Trybunału Konstytucyjnego, bo e, została wybrana bez uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów. E, to jak rządziła Trybunałem przez ten cały czas też jest podawane w wątpliwość przez e, posłów posłanki, bo e, pojawiały się wielokrotnie zarzuty o to i to sami sędziowie przyznawali, że tam były manipulacje składami orzeczniczymi w e, Trybunale Konstytucyjnym. Też e, w międzyczasie postępowania w Trybunale zrobiły się coraz bardziej przewlekłe, Wy, Trybunał wydaje coraz mniej wyroków, e, też było częste odwoływanie rozpraw, myśmy też chodziły tam, ty chodziłeś, miały być teksty o Trybunale kilka no, razy nie i nie razem. było tekstów, i nie było tekstów, bo nie było żadnej rozprawy. Są takie, są takie teksty, które do dziś nam wiszą, bo po prostu te sprawy zniknęły z wokandy i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. No właśnie, no i w 2022 roku ostatecznie Trybunał wydał tylko 14 wyroków, to też jest w ogóle napisane w tej uchwale e, na twardo. E, więc też no, cała masa rzeczy, oprócz tego e, też w ogóle kadencja Julii Przyłębskiej, która miała wygasnąć po sześciu latach zgodnie z ustawą, a nie wygasła de facto, no bo Julia Przyłębska cały czas jest prezeską Trybunału, czy przynajmniej przychodzi i taką się mianuje, a tu nawet sami sędziowie dubleży podważają, czy, czy powinna w ogóle jeszcze tą prezeską być. Ona twierdzi, że 9 lat jej przysługuje. W tej roli. No i wspomniana jest też Krystyna Pawłowicz w uzasadnieniu do tej uchwały, że jej zachowanie nie licuje z powagą Trybunału Konstytucyjnego. Troszkę o tym też jeszcze więcej powiemy. No właśnie, ale jest to uchwała. Co o tym sądzisz, Dominika? Czy to jest jakby, no bo będzie to prawdopodobnie przegłosowane, no bo większość Sejmowa to złożyła i pewnie przyjmie tę uchwałę. Co to w ogóle się z tym stanie? Czy to jest mocny ruch po stronie koalicji, mhm. słaby? Jak to widzisz? E no właśnie, tutaj trzeba um, jeszcze powiedzieć na pewno, że w tej uchwale znajduje się taki apel odezwa do tych sędziów, nie tylko tych dublerów, ale po prostu wszystkich sędziów Trybunału, że tam już jest taki stan rozkładu, tak głęboka niepraworządność, żeby oni po prostu wszyscy zeszli z urzędu, dali sobie spokój, <grych> mniej więcej, ale to jest po prostu taki apel. E, a do tego jeszcze są takie, m, takie fragmenty. Gdzie wzywa się organy władzy publicznej, żeby miały z tyłu głowy. To, że, że po prostu orzeczenia, które wychodzą z takiego, no, po prostu przeżartego bezprawnością organu, no, że one są niewiążące. No bo ci że to jest jedno i to, że orzeczenia, które, które są wydawane w składzie z nimi, że są wadliwe, no to wiemy. Mamy na to wyroki, tak jak właśnie Maria powiedziałaś, na przykład ETPC, więc tutaj jest sprawa bezsporna. Ale tutaj idą jednak dalej, że po prostu e, dublerzy zainfekowali cały, cały Trybunał, ten, cały trybunał hmm. bo po prostu orzekali z innymi sędziami, ci sędziowie się na to godzili. E, no i że tutaj tu jest taka myśl, że nie ma co zbierać. No ale właśnie wracając do tego pytania... No dobrze, to skoro tam, nie ma co zbierać, to co? To, to co my grzecznie prosimy, że dajcie sobie spokój już z tym Trybunałem. Jeżeli śledziliście te dyskusje wokół tej ustawy, przepraszam, uchwały, co się miało w niej znaleźć, no to pewnie widzieliście, że w mediach raz na jakiś czas takie były wypuszczane pogłoski że no, teraz to koalicja 15 e, października pójdzie na grubo, na ostro. Tam były takie wypowiedzi różnych anonimowych źródeł, że jest taki plan, żeby była ta uchwała dotycząca nie tylko dublerów, ale też Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, e, która by stwierdzała, że nieskutecznie właśnie ich tam powołano, e, no bo wiadomo, dublerzy... To już wyjaśniałyśmy. Z kolei Piotrowicz i Pawłowicz mieli w chwili powoływania po 67 lat. Nie będziemy już tam wyjaśniać, przepisy odsyłały do ustawy o SN, a tam był ten wymóg 65 lat tak, dla sędziego. Maksimum na stan spoczynku. Tak. Na, na stan spoczynku. No więc pojawiały się takie analizy prawne, że jak to, to oni w takim razie nie mogą i że to było nieskuteczne. No i były takie pogłoski, że będzie taka uchwała i że wtedy Sejm nie tylko właśnie ogłosi, że oni nie są sędziami, ale że jeszcze od razu w ogóle wybierze pięciu kolejnych sędziów, a potem to już pójdzie z górki, potem wiadomo ustawy i będzie po prostu pozamiatane, no tak w dwa lata mniej więcej. No i więc osoby, które liczyły na taki, na taki stan, na, na taki scenariusz, pewnie się czują zawiedzione, no bo ewidentnie nie było to pójście na ostro, ani rozprawienie się z Trybunałem, tylko są to takie no, bardzo miękkie środki, można powiedzieć. Sama też rozmawiałam z osobą, która uczestniczyła w pracach nad tymi aktami prawnymi, która powiedziała mi, że nie było w ogóle. Ani razu takiego pomysłu, żeby właśnie powoływać tutaj od razu nowych sędziów mhm. i domagać się tego, żeby oni, e, no, po prostu zostawili te swoje stanowiska. E, więc nie było takiego planu, no takiej, wiecie, tej dużej rewolucji. A w ostatnich tygodniach, no, w ten sposób Cały taką rewolucję przeprowadzono, na przykład w Prokuraturze Krajowej, tak, Gdzie powołano się na po prostu jakieś tam e, uchybienie kruczek prawny i stwierdzono, no po prostu prokurator krajowy nim nie jest do widzenia. E, mamy teraz pełnią obowiązki, zaraz będzie konkurs, że po prostu szybko taką rewolucję personalną przeprowadzono. No tutaj nie ma takiego scenariusza, ale to jest, to jest ta część tej interpretacji, która mówi o rany po prostu uchwała z takim to apelem i o co w nim chodzi. No więc nie jest to tylko taki sobie apel, ponieważ jak się posłucha tak uważnie, co mówią członkowie rządu, to na przykład Maciej Berek z kancelarii premiera Mówi dosyć wprost. To znaczy, te orzeczenia trybunalskie powinny być w systemie organów państwa tak naprawdę ignorowane od momentu, od momentu podjęcia tej uchwały. Czyli wygląda na to, że, że ta uchwała będzie tak trochę działała jak te uchwały w sprawie TVP, czyli że będzie taką podkładką dla rządzących przy różnych zmianach, które wprowadzą. Tutaj na przykład no, podkładką zdaje się do tego, żeby po prostu te wyroki, które będzie TK wydawał w międzyczasie, uważać za w ogóle nie były. No i tutaj członkowie rządu czy różni politycy nie deklarują wprost jeszcze, co oni będą teraz robić po tej uchwale. Może będą publikować, ale już wszystkie orzeczenia, nawet tam, gdzie nie będzie tych dublerów, będą miały taką adnotację, no właśnie tak jak powiedziałaś, z powołaniem się na uchwałę Sejmu z gwiazdką, tak. z, z gwiazdką, ale jest dokładnie tak samo jak z TVP, tak? Że, że ta uchwała będzie służyła jako podstawa prawna we wszystkich działaniach, w argumentach i no myślę, że nie da się tego powiedzieć prościej, niż to wyjaśnił Maciej Berek, że intencja jest taka, żeby ta działalność orzecznicza, która, którą prowadzi Trybunał Konstytucyjny, o niej za chwilę powiemy jeszcze, co oni tam wyprawiają, żeby po prostu była przez organy państwa ignorowana. Okej, okay, ale jak o tym mówisz, e, no to w mojej głowie od razu pojawia się taki obraz e, tego 2015 roku, kiedy e, też nie publikowano wyroków Trybunału Konstytucyjnego, e, ale były wielkie protesty przeciwko, bo wtedy to też był sam początek rządów PiSu i to był taki pierwszy sygnał. Ludzie tak o tym mówili też, że no, to jest początek tego przejmowania kontroli nad całym po prostu państwem przez PiS, sprytny plan, żeby to zrobić. E, były apele do Beaty Szydło, żeby opublikowała wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które nie były publikowane. E, bo się nie podobały ówczesnej władzy. Nawet partia razem wyświetliła na kancelarii premiera napis: sam publikuj jak najszybciej. Więc Myślę sobie, czy teraz też tak będzie, tak? no bo być może ktoś uzna, że no jak to no, zawłaszczacie trybunał, nie możecie tak uchwałami i w ogóle. E, czy będzie podobna skala protestów, nie wiem, być może po drugiej stronie? No myślę, że wątpię. E, na pewno jakieś protesty będą, no bo już widzimy, że są różne deklaracje ze strony samych tych osób, które zasiadają w trybunale. E, w, nie wiem, w, na, w polityce już jest artykuł o tym, że, e, że fundacja Soroszowa, że chce tutaj nam robić zamach <laughs> na trybunał. E, jest tak, tego rodzaju Narracja, no ale z drugiej strony w ciągu ostatnich kilku lat o tym Trybunale mówiło się bardzo, bardzo dużo i tylko i wyłącznie w negatywnym kontekście, jak się spojrzy w badania nawet, no to widać, że co do zasady, zdecydowanie większość Polek, Polaków jest przynajmniej sceptyczna wobec Trybunału Konstytucyjnego. Raczej jest oczekiwanie, żeby coś zrobić z tą instytucją, i na to się składa bardzo wiele czynników. Jedne z nich to oczywiście to, co tam się dzieje, jeżeli chodzi właśnie o te wyroki i czego dotyczą te wyroki, no ale chociażby o takich prozaicznych spraw, jak to kto tam zasiada i co wyprawia. Yy, I to są takie rzeczy, które jakoś bardzo wybrzmiewają medialnie. No właśnie i taką frontwoman tego całego trybunału w tym obecnie w tego tego imidzu, imidzu tego e, ciała sądowniczego jest Krystyna Pawłowicz. Była posłanka PiS, która obecnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale zanim nią została, była też bardzo barwną postacią polityczną i e, no powiedz Dominiko na przykład co tam nasza pani Krystyna, sędziowa Krystyna Pawłowicz wcześniej no, robiła. Oczywiście e, Krystyna Pawłowicz jest na przykład kojarzona z takimi wypowiedziami no, sprzed dekady, kiedy w wywiadach opowiadała, że flaga unijna to jest dla niej szmata, w ogóle Unia Unia Europejska to jest Tak, dla bo szmata, Unia Europejska być e, nie powinna, to jest e, bardzo tak, znane tak, ona, ona była bardzo, bardzo zawsze sceptyczna wobec UE. Proszę, pana, a, proszę pani. Unia co, pani, Europejska jest dla mnie szmatą. sz -m a ty. -o. Naprawdę? Naprawdę? jest szmatą, ale dlatego że... że... Kibicuję, żeby to się wreszcie rozpadło. Czekam i modlę się, żeby to się samo rozwaliło. Okej, okay, ale to jest jakby polityczne w mm -hmm. polityczna rzecz, no, nie? Bo być może jako polityczka może się sprzeciwać Unii Europejskiej i się to może nie podobać, no nie? Więc jakoś tam mm -hmm. e, mówiła to w ostrych słowach, no ale też były inne rodzaje wypowiedzi, nie? Mm -hmm. e, na przykład taka klasyczna wypowiedź e, z Komisji Sprawiedliwości Pani poseł do mikrofonu. Ale to, co się działo w Sejmie czy podczas jakichś wywiadów, to jest jedno. Ona też była aktywna zawsze w social mediach. Ten taki piękny, nie wiem, wiersz, opowiadanie, które na początku Wam odczytywałam, to jest oczywiście taki wpis z 2017 chyba roku z Facebooka, ale w którymś momencie ona bardziej pokochała Twittera, udzielała udziela się nawet tam do dziś, ale jeszcze właśnie zanim, jeszcze jak była posłanką, na przykład komentowała starty, Krzysztofa Śmiszka w, w, do Parlamentu Europejskiego wdała się w dyskusję o tym, czy, czy w ogóle osoby homoseksualne to są tak naprawdę pary, więc czy nepotyzm się tutaj stosuje. I komentowała to później też w taki sposób. Albo takie słowa o senatorce lewicy. Lewacka szmata lansuje się na czyjejś śmierci. A, a nie, przepraszam, to akurat z Twittera Tomasza Lisa. W 2017 roku, to też jest taka rzecz, która często jest jej przypominana, ona stwierdziła, przyznała rację, że rzeczywiście część zapisów ustawy, która była procedowana, jest niekonstytucyjna, ale ona będzie za tym głosować, bo taka jest umowa polityczna i do widzenia. Z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła. I uważam, że zapis tutaj, zamieszczony w 86 ustęp 1, paragraf 1, przepraszam, punkt 1, jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. To tym bardziej jest ciekawe, bo w pewnym momencie no, pani posłanka. Pawłowicz zmieniła rolę no i została sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze zanim w ogóle to się stało, to była to wielka awantura też ze względu na to, najwiek, bo kiedy kandydowała na e, sędzie Trybunału Konstytucyjnego, miała już ukończone 67 lat. I no, w tamtym czasie obowiązywała ustawa, która mówiła, że sędziowie w wieku 65 lat powinni przechodzić już w stan spoczynku. Zresztą zanim ta ustawa została przyjęta, ona później została zanegowana, ale jeszcze zanim została przyjęta, to Pawłowicz bardzo dużo się wypowiadała na ten temat i też bardzo broniła tych zapisów o tym, że sędziowie powinni przechodzić w stan spoczynku w wieku 65 lat. Mówiła na przykład, że. Kilka ekspertów, które wpłynęło bardzo stanowczo, podkreślało, że to nie jest już wiek że właściwie cierpi się już na różnego rodzaju żylaki, ja, oczywiście choroby, zaburzenie, zaburzenie krążenia, jakieś zmiany charakterologiczne. Tak, ale właśnie nie jestem sędzią i ekspertyzy szły w kierunku właśnie lekarze profesorowie podpisali się, uważali, że to już jest wiek, że zbyt dużo odpowiedzialnej, że skomplikowaność materii wymagałaby jednak już odpoczynku, odpoczynku i za ogródek, wzięcie się za ogródek i tak dalej. No później postanowiła jednak, że ona weźmie na siebie ten ciężar mimo ukończonych 67 lat. I no, tam wielokrotnie było podnoszone, że, że łamie w ten sposób przepisy, ale to, to ich nie obeszło wówczas ani PiSu, ani Pawłowicz zresztą. No i też podczas tej Komisji Sprawiedliwości, to jest fajne w ogóle, ona była pytana, czy odwołuje w związku z tym swoje poprzednie wpisy, słowa z, przez tego czasu, kiedy była posłanką, czy, czy się jakoś z tego wycofuje. No i powiedziała wtedy, że mm, też przede wszystkim była też pytana o te mordy zdradzieckie. Powiedziała, że morda to jest morda, no to nie jest żadne słowo wulgarne i że wszystko co napisałam, podtrzymuję, nic nie cofa. Może jeszcze warto dodać, że mówiła też, że kształcimy ogromną ilość prawników i trzeba po prostu zrobić miejsce młodym ludziom, którzy mają prawo również robić karierę w wymiarze sprawiedliwości. A ci starsi sędziowie powinni jak w Korei przejść reedukację Poza uczących demokracji. Jest Dziękuję. Tak, to jeszcze właśnie to. No więc mimo tych wszystkich e, sprzeciwów, mimo wielkiej awantury, która była wtedy w Sejmie, ostatecznie większość Sejmowa e, przyklepała Krystynę Pawłowicz jako sędzie Trybunału Konstytucyjnego. No i można by powiedzieć, że mógłby nastąpić wtedy taki restart w działalności Krystyny Pawłowicz na Twitterze, zresztą ona zapowiadała jeszcze zanim została sędzią, a już kandydowała na, na sędzie Trybunału Konstytucyjnego, że, że wycofa się z Twittera, że przestanie tak publikować, no ale ostatecznie tak się nie stało. Wręcz kontynuowała niektóre wątki, które już poruszała wcześniej w swoich tweetach, na przykład porównywanie swojej urody do urody żony prezydenta Macrona z Francji też no, tych różnych tweetów była cała masa. Ona e... też lubi porównywać się w ogóle z kobietami, na przykład z Magdaleną Środą, albo lubił się wyśmiewać, nie wiem, z Katarzyny Lubnauer. Tak, e... też dużo swoich własnych zdjęć z młodości publikuje, jakby chwaląc się poniekąd swoją urodą. Niektórzy zresztą biją brawo. No, 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 więc jest, jest Brigitte Macron, ale no są też inne gwiazdy, kto, z którymi w jakąś dyskusję dziwną próbuje wejść Krystyna e, Pawłowicz. Na przykład jak w 2022 roku Mick Jagger z Rolling Stonesów wrzucił swoje zdjęcie z choinką i prezentami na święta i napisał Merry Christmas, Happy Holidays, to e, pod spodem Krystyna Pawłowicz, rzecz jasna chyba nie do niego, bo po polsku, napisała najpierw Merry Christmas wielokropek, a potem, czy jest pan osobą wierzącą w Christmas? Czy był pan uspowiedzi? A może nam przy świętej w czasie, w czasie święta Christmas? No, lista tych osób publicznych zagranicznych też jest bardzo długa, do których pisała Krystyna Pawłowicz. Tam się i Boris Johnson przewijał, i, i inni politycy e, też, których ona nie lubi. Obamy zaczepiała nawet. No po prostu e, m, ma odwagę. E, zawsze po polsku też, żeby nie było. Chociaż nie, do Johnsona chyba było po angielsku. Mm. E, bo tam wtedy chodziło o Polaka, którego e, chcieli sprowadzić prowadzić do Polski ze szpitala, który miał być odłączony od aparatury, mm -hmm. ale. To jest, to, jest, to jest jakby jedna kategoria takich śmiesznych tweetów Krystyny Pawłowicz. Jest jeszcze masa, masa tweetów, które świadczą o tym, no, że ona cały czas jest częścią prawa i sprawiedliwości. Te tweety to, już wspominałyśmy o tym, jak atakuje polityków ówczesnej opozycji, wypisuje im, że są po prostu, nie wiem, burakami, czasem <laughs> nawet różnego rodzaju, chyba naj, naj, najciekawsza wiązanka została puszczona, pod adresem Tomasza Treli z tych określeń Łach to był w ogóle <grymnie> najłagodniejszy, <grymnie> chyba. Ale też są takie tweety, w których, no wiadomo, że ona wspiera, wspiera ówczesny rząd prawej sprawiedliwości, wspiera Jarosława Kaczyńskiego albo na przykład. To chyba jakoś tak szczególnie się nie, roz, nie, nie poniosło po mediach, ale to jest jeden z moich ulubionych przykładów na to, jak 9 maja 2020 roku, czyli pamiętacie, dzień przed tym, jak miały się odbyć nasze wybory kopertowe, które się nie odbyły ostatecznie, ale wtedy się pojawiły nagle takie plotki, że jednak Jarosław Kaczyński będzie chciał że przeprowadzić takie wybory w maju, że tam było jakoś gorąco, kłócono się tam właśnie PiS z porozumieniem itd., ale osobą, która wypuściła tę informację w przestrzeń publiczną była Krystyna Pawłowicz, która zaczęła pisać na Twitterze, no to trzymajcie się teraz, módlcie za Polskę, włączcie telewizory, módlcie się, na, 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 na. Jest w, przesilenie polityczne i rządowe. Wybory najprawdopodobniej 23 maja, rząd chyba mniejszościowy. Módlcie się na Polskę. No, przepraszam, ale e, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, która mówi o tym, o czym debatowano na zamkniętym spotkaniu e, zarządu partii rządzącej. Mm. no nie trzeba tego komentować nawet i jeszcze raz, dla nas to jest śmieszne że tam wypisuje do Mika Jagera i Borisa Johnsona, ale to jej takie shitpostowanie trollowanie w internecie dotyka też ludzi, którym może to naprawdę poważnie zaszkodzić z kolei chyba w 2021 roku była taka sytuacja że Pawłowicz zaczęła tweetować na temat transpłciowego dziecka z, ze szkoły jednej podwarszawskiej, napisała tam taki informacje, które bardzo łatwo można było dzięki nim zlokalizować, co to jest za szkoła, jakie dziecko i tak dalej. Oczywiście to było wszystko w takim duchu, że jakieś tam lewackie wymysły genderowe i, tam, i że pozwalają zmieniać płeć dzieciom, więc to było jeszcze takie strasznie napastliwe. No wtedy ona ostatecznie skasowała tego tweeta i przeprosiła, no ale no, no jest to absolutnie skandaliczne. Narażała na, na niebezpieczeństwo to dziecko, na prześladowania i takich sytuacji jest po prostu... Napęczki, no ona jest szalenie zideologizowaną, napastliwą osobą. No i był też taki moment, że Donald Tusk zamieścił w sieci zdjęcie, które potem zostało przerobione, z tego powstał taki fotomontaż, na którym jest jego twarz i w tle coś, co wygląda jak zdjęcie Hitlera i pod tym wpisem, który już był fotomontażem, Krystyna Pawłowicz zadała takie pytanie, który to Hitler? Pawłowicz ostatecznie skasowała tego tweeta, przeprosiła, no ale to było takie jedno apology ale ona po prostu cały czas robi to samo, uprawia tę swoją wesołą tweet Działalność. No i to nie tylko jest kwestia tego, że po prostu może komuś zaszkodzić, że ośmiesza ten urząd. Adam Bodnar, kiedy komentował wtedy tę sprawę z tweetem o, hmm. o Hitlerze, mówił, Pierwsza, to po prostu pani prezes urzędu, prezes Trybunału Konstytucyjnego z urzędu powinna wszcząć postępowanie dyscyplinarne w sprawie naruszenia norm etyki. Bo naprawdę, jeżeli wtedy rząd ścigał sędziów za to, że nie wiem, że wystąpili na jakimś marszu wsparcia sądownictwa. Na, na Na Ustoku, na na po... tak, że tam, że tam była taka inscenizacja, jak w szkołach są e, sądu, że to jest po prostu właśnie obraza obraza urzędu. obraza obraza urzędu, no to, przepraszam, ale czym jest to coś? Co tutaj się dzieje? No tak, ale w pewnym momencie nastąpiła taka mini transformacja, bo ostatnie, takie bardziej kontrowersyjne, zdaje się, tweety Krystyny Pawłowicz są pisane już nie wprost, tylko takim dziwnym kodem złożonym z emoji i znaków przestankowych, z których no co bardziej ambitni Twitterowicze wywnioskowują, o co może chodzić pani sędzi. A my, zainspirowane tym właśnie kodem, możemy wyjaśnić na przykład, co się stało z Agatą szczęścia, że jej nie ma dzisiaj w programie. No, Krystyna Pawłowicz jest bardzo barwną postacią, można o niej rzeczywiście bardzo długo opowiadać. Nie jest jedyną sędzią w Trybunale Konstytucyjnym i też jak trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, to pojawiła się tam w dwupaku. Trybunalski mocny dwupak. Tak to był. Był tak mocny, że, że poskładał nawet Andrzeja Dudę, bo tak jak zazwyczaj z, tych, z, tych odbiera z tego odbierania, właśnie za przysiężenia, są różne materiały, no tak, tutaj nie chwalono się tym. W ogóle też dziennikarze o Copérès się dopominali, żeby kancelaria prezydenta może udostępniła jakieś materiały, Zdję z... zdjęcia, nie wiem, zobaczyć jak tam po prostu te uściski dłoni. No jakoś się wstydzono jednak takiej, takich nominacji. No tak, no bo oprócz Krystyny Pawłowicz wówczas do e, Trybunału Konstytucyjnego trafił Stanisław Piotrowicz. Prosto z Sejmu też. Też prosto z Sejmu, tak. To no też był posłem PiS i nawet e, bardzo aktywnym w Komisji Sprawiedliwości i takim znanym z tego też ostrego języka, takiego pisowskiego typowo. E, mówiono, że to właśnie bardzo taki partyjny funkcjonariusz. Ale on ma też bardzo ciekawą przeszłość e, i też niewygodną dla PiSu w zasadzie. No tak, był, był prokuratorem w, w PRL-u, ale był też tym prokuratorem nawet w czasie stanu wojennego. Zresztą był też cenionym prokuratorem, dostawał nagrody, jakieś tam medale, więc to nie było tak, że tam, nie wiem, że włoski strajk jakiś prowadził w prokuraturze, ale on też należał też do PZPR, oczywiście, oczywiście, <grym> jak, jak każdy antykomunista. Był o to pytany w różnych wywiadach i on opowiadał taką historię o sobie, o tym członkostwie w PZPR na przykład. Nie należałem do PZPR z własnej woli. Wzbraniałem się tak długo, jak mogłem. Skończyłem aplikację prokuratorską i dopiero wtedy szef wojewódzki zrobił mnie mojemu bezpośrednie, bezpośredniemu przełożonemu awanturę, jak mogło do tego dojść. Zagroził przy tym niedopuszczeniem do egzaminu końcowego. No więc po prostu nie chciał, ale musiał. Hmm. E, ale też jeszcze o, o tym stanie wojennym, bo on wtedy też nie, nie rzucił legitymacji PZPR. Opowiadał tak, aha, no i cały czas pracował tam w prokuraturze. No i nie był to, nie był to łatwy czas. Byłem przerażony i oburzony na ten stan wojenny. Pobiegłem do mojego kościoła ojców Kapucynów. Tam zastałem moją wspólnotę parafialną w takich samych nastrojach. Modliliśmy się wspólnie. Później regularnie uczestniczyłem w mszach świętych za ojczyznę każdego miesiąca. To dodawało sił i nadziei. W domu natomiast słuchałem radia Wolna Europa. No więc, a jednocześnie byłem prokuratorem w stanie wojennym. Więc po prostu był, ale się nie cieszył. Jest to piękna karta, ale on tym prokuratorem był też jeszcze oczywiście w Wolnej Polsce i tu z kolei ma no, bardzo niechlubną kartę na swoim koncie. Tak, no, takiej sprawy proboszcza z to jeszcze było w 2001 roku, kiedy jako prokurator umorzył postępowanie w tej sprawie. Tam to były lata wykorzystywania dziewczynek przez tego księdza. No, Prokurator Piotrowicz wielokrotnie bronił tego księdza na konferencjach prasowych, mówił, że ksiądz w tam zeznaniach potwierdził, że brał dzieci na kolana, ale podczas lekcji religii, że dzieci to spontanicznie do niego przybiegały, obejmowały go, że on je przytulał, głaskał i że zdarzało się też tak, że i pocałował, ale tam na kolanach mogło być nawet kilkoro dzieci, które były super zadowolone z tego, co tam miało miejsce, że to nie miało podtekstu seksualnego. Ale myśmy tak wielokrotnie też o tym pisali. Tam tych cytatów jest więcej, niektóre są dość mocne, jakieś przykłady molestowania. Prokurator ówczesny Piotrowicz nazywał jakimś demonstracją zdolności bioenergoterapeutycznych tego księdza. Ksiądz w swoich zeznaniach potwierdził, że istotnie brał dzieci na kolana, a czynił to na podczas lekcji religii. Dzieci spontanicznie przybiegały do niego, obejmowały go. On również dzieci przytulał do siebie. Głaskał. Zdarzało się tak też, że i pocałował. Zdarzało się tak, że jednocześnie na kolanach siedziało kilkoro dzieci. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone. Nie było w tym żadnego podtekstu seksualnego. No, bardzo taka niechlubna karta, i to było też wielokrotnie przypominane, jak on kandydował na y, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To oczywiście te protesty nic nie dały. Czyli. Piotrowicz jako prokurator podważał zeznania nawet nie jednego dziecka pojedynczych, tylko pokoleń dzieci, które były molestowane przez tego księdza. A później w kwietniu 2011 roku dostał od arcybiskupa Michalika złoty medal proeklezja, który jest przyznawany Wiernym Świeckim za działalność wiernych na rzecz kościoła lokalnego. Nie będziemy już się rozwodzić dłużej nad tą sprawą. Jak jesteście nią zainteresowani, to odsyłamy oczywiście do swoich tekstów. Uwaga, ważna prośba. Pamiętajcie, że przy wypełnianiu PITów możecie przekazać 1,5% waszego podatku na Fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej, która jest wydawcą programu politycznego i portalu Okopress. Będziemy Wam za to bardzo wdzięczne, ale też bardzo, bardzo wdzięczni. Mówię to w imieniu absolutnie całej naszej redakcji, całego naszego zespołu. No i oczywiście Pawłowicz i Piotrowicz wzbudzali zawsze największe kontrowersje z tych osób, które się dostały do trybunału za czasów pis, no bo wyszli tam prosto z Sejmu, byli twarzami właściwie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze takimi jednymi z najbardziej kontrowersyjnych, ale to nie są jedyne postaci, które no tak naprawdę pełniły wysokie funkcje partyjne. E, tak, no jeszcze jest taka postać, która trafiła do TK jako ostatnia. To było w 2022 roku. Chodzi o Bogdana Święczkowskiego. To jest osoba tak mocno związana z tymi wszystkimi, z tym całym rozkładem praworządności, że no jedna z bardziej, w zasadzie może bardziej się nie da. Nie jest to funkcjonariusz partyjny w sensu stricte tak jak Krystyna Pawłowicz czy, czy, czy Petrowicz, Stanisław Petrowicz, ale osoba, która była prawą ręką Zbigniewa Ziobry, bo to bo jest były prokurator krajowy. Można powiedzieć, że tam, gdzie Zbigniew Ziobro był, jakby mózgiem tej operacji przejmowania, upolityczniania prokuratury zarządów PiSu, tam Święczkowski po prostu wykonywał za niego te roboty, czyli te wszystkie podpisy składał pod karnymi delegacjami, pod degradacją prokuratorów, którzy się sprzeciwiali władzy Zbigniewa Ziobry. To on decydował, kto tam dostaje te awanse za posłuszeństwo władzy. Był bardzo, bardzo posłusznym funkcjonariuszem, tej prokuratury, zarządu wpisu tak bardzo, e, tak bardzo upolitycznionej. Mm. By też tak bardzo bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry, że mówiło się, że w zasadzie jego nominacja do Trybunału Konstytucyjnego też tam długo nie było wiadomo, czy on ostatecznie zostanie tym kandydatem, bo e, toczyły się walki, e, czy PiS odda jak gdyby solidarnej Polsce, już dzisiaj suwerennej, czyli partii Ziobry, to takie jedno miejsce, żeby też miał swoją jakąś postać w tym Trybunale. I to też już sam fakt, że o tym debatowano, także że PiS ma mieć kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, czy może tam jedno miejsce oddać innej partii, no to jest w ogóle wypaczenie całej Idei, e, tej, tej instytucji, która ma być zupełnie apolityczna. No ale Święczkowski e, tam trafił. E, w zasadzie to też było bardzo ciekawe, w którym momencie, bo e, niedługo wcześniej, przed tym jego kandydowaniem i przyjęciem do Trybunału Konstytucyjnego, e, wyszło, wyszła afera z Pegasusem. E, pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, że właśnie politycy opozycji byli. E, Podsłuchiwani y, i też tam była rola prokuratury. Między innymi właśnie wyciągnięto też, że y, Święczkowski był osobą, która podpisywała zgody na wykonywanie podsłuchów y, Pegazusem na telefonie Krzysztofa Brejzy. Także y, troszeczkę można powiedzieć, że został. Odsunięty, przesunięty, no ale też trudno uznać to za kary, no bo sędzia Trybunału to bardzo prestiżowa funkcja, a zarazem jego nominacja pozwoliła Ziobrze zyskać taki, no nie wiem, swój własny punkcik tam właśnie w tym całym, no jednak bardzo mocno zorientowanym na PiS składzie. No i taką osobą, która chyba jest najbardziej na PiS zorientowana, to jest sama pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli Julia Przyłębska. Julia Przyłęcka jest właściwie krem de la Mem całego tego towarzystwa w Trybunale Konstytucyjnym. Bo kiedy ona w ogóle zostawała sędzią i obierała później tę funkcję prezesa, wskazywano przede wszystkim na to, że właściwie nie ma żadnych osiągnięć pra prawniczych. Ona nawet w latach 90. i w latach 2000. w sądzie w Poznaniu była tą sędzią, potem miała jakieś tam przerwy na pracę w konsulacie i tak dalej, więc tak wracała do tego zawodu, odchodziła z niego i tam się pojawiały różne wątpliwości właśnie w tym, kiedy wracała do tego, do tego zawodu, wskazywano, że ona po prostu ma ponad przeciętną liczbę uchylanych wyroków ze względu na różne błędy. No, druga rzecz to to, że ma tytuł magistra, tak, to jej wielokrotnie wyciągano, nie jest, nie jest profesorem, Na no, jednak, jak mamy do czynienia z najważniejszym sądem w Polsce, oprócz Sądu Najwyższego, no to spodziewalibyśmy się, że to będą jakieś osoby uznane w środowisku prawniczym, a ona została tak wyciągnięta z kapelusza trochę. Ale to, jakby skąd się wzięła w tym trybunale, no jest niczym przy tym, w jaki sposób prowadzi e, jego pracę. E, to już wspominałyśmy na początku, e, że zarzucano jej właśnie o tym, że manipuluje składami i tak dalej. E, no to ona decyduje tak naprawdę, które te sprawy są wyciągane, a które leżą tam e, latami, e, ale jest po prostu szereg, naprawdę szereg dowodów na to, jak bardzo jest upolityczniona i e, jakie ma kontakty z politykami PIS. Pamiętacie pewnie z 2019 roku takie klasyczne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Pytaniu na Śniadanie. On tam opowiadał, że jest taką wielką sową, puchaczem, opowiadał, że lubi kiełbaski, czy tam bigośnik, Naleśnik. naleśniki. opowiadał o swoich kotkach Czarusiu i Fionie, ale też powiedział. To będzie, to jest takie moje odkrycie towarzyskie ostatnich lat. Naprawdę przymiła osoba. Julia Przyłębska. I dlaczego on to powiedział? W tym czasie, kiedy, kiedy Jarosław Kaczyński zdecydował się na to, żeby pójść do pytania na śniadanie, i to było ustalone, że on będzie opowiadał o tym, o swoich kontaktach towarzyskich, bo już wiedział, że Gazeta Wyborcza przygotowuje tekst na temat tego, że Kaczyński i Morawiecki regularnie pojawiają się w domu Przyłębskich. Ten tekst ukazał się chyba z tydzień po tym, po po tym, tym wywiadzie. wywiadzie, więc to był taki krok uprzedzający. I tak jak czytamy w tym tekście, tam były nawet zdjęcia o tym, jak on wchodzi do tego domu. Wygląda to trochę jak w jakimś <laughs> Twin Peaks. Zdarza się, że prezes partii Jarosław Kaczyński przyjeżdża do Przyłębskiej dwa, a nawet trzy razy w tygodniu do apartamentowca przy Alei Szucha w Warszawie nie każdy może wejść, budynek jest chroniony, wita nas konsjerż. czasami Kaczyński niesie reklamówkę a towarzyszący mu ochronia szteczkę z dokumentami, no ciekawe o czym tam gadają kilka razy w tygodniu to jest, nie, nie, tak jak powiedziałam nie jedyny przykład tego jak przyłapywano ich na gorącym uczynku Julia Przyłębska przewija się też w mailach Michała Dworczyka. E, tam jest na przykład taki mail, on został opublikowany 20, e, w 2022, a pochodzi z 2019 roku, e, i zaczyna się tak. Mateusz, odwiedziłem dziś wkrótce po Twojej rozmowie <laughs> panią Julię P. Omówiłem z nią, e, omówiłem z panią prezes trzy tematy. E, pisze Dworczyk do Morawieckiego, e, no i później mówi, że te tematy pierwszy rocznik, 53, na razie odroczone, kieres, 250 milionów, półtora miliarda. I te, te trzy rzeczy to po prostu są sprawy, które wisiały w Trybunale już od paru lat, czekały na rozpatrzenie. Te, kto był sprawozdawcą, te nazwiska, to, to jest mhm. to. A te kwoty, no to to są kwoty, które, ile to kosztuje, tak? że gdyby, gdyby było orzeczenie w tych sprawach, to o ile by się zwiększyły wydatki państwa? No i ten, ten, ta pierwsza sprawa, ten rocznik 53, chodziło z kolei o przeliczanie emerytur dla kobiet z rocznika 53. One po prostu latami traciły na tym. Teraz już ostatecznie po tych latach te wszystkie trzy sprawy są już, tam były wyroki, jakieś umorzenie. Ale takich spraw, które wiszą w Trybunale, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tylko dwa przykłady może podam, że wniosek prezydenta Komorowskiego w sprawie ustawy o leczeniu niepłodności wisi tam od 2015 roku. E, sprawa o e, nabywaniu gruntów przez cudzoziemców e, wisi od 2016 roku. No i tak po prostu sobie wisi. No więc tak, dla no tych rządów przyłębskiej część spraw wisi latami, no ale niektóre są uchwalane ekspresowo. I tak się składa, że to są te sprawy, które mają polityczne uzasadnienie i polityczny kąt. Zresztą niektóre są po prostu wprost zamawiane przez polityków. Tak było na przykład w przypadku TVP niedawno, przejęcia, kiedy natychmiast posłowie PiS zapytali Trybunał Konstytucyjny, czy tak w ogóle można postawić w stan likwidacji taką spółkę jak TVP. No to wyrok był w zasadzie za chwilę. No już Trybunał zdążył się zebrać i podebatować na ten temat. Oczywiście orzeczono, że tak nie można robić, że to jest sprzeczne z konstytucją. Nawet teraz też jak Adam Bodnar postanowił, że Dariusz Barski, prokurator krajowy, którego tam mianował Zbigniew Ziobro, nie jest de facto prokuratorem krajowym, bo tam było wytłumaczenie prawne, o tym żeście też mówiły chyba zresztą w programie, no. że no nie jestem tym prokuratorem krajowym, no i on postanowił napisać do TK skargę konstytucyjną, co zresztą nie miało sensu, bo żeby się poskarżyć, to najpierw trzeba wyczerpać całą ścieżkę prawną, powinien być to zaskarżyć w sądzie niższej instancji, ale on po prostu poszedł prosto do Trybunału Konstytucyjnego jak gdyby wierząc, że tutaj no po prostu dostanie ekspresowy wyrok A, w, ale to w, w własnej sprawie. Nie, od razu. Na razie zostało tylko zabezpieczenie, ręki, tak od ręki w zasadzie było powiedziane, że o i tak nie można, więc nie wiadomo czy tak można, więc na wszelki wypadek to pan dalej jest prokuratorem krajowym. No inna sprawa, że to postanowienie zostało zignorowane przez ekipę Adama Bodnara i prokuratura nadal w prokuraturze krajowej są osoby, które mianował na te stanowiska jako prokurator generalny. No ale to jest jakby cały segment takich ekspresowych wyroków, no ale też mamy te wyroki, które może zajęły trochę dłużej, ale też były na polityczne zamówienie, no koronnym przykładem jest wyrok w sprawie aborcji, który też nie pojawił się na, w ogóle znikąd. Tak jak pisaliśmy w Okopres, to nie było tak, że po prostu nagle nie wiadomo, dlaczego się pojawiła ta aborcja. Jarosław Kaczyński miał duży, duży kryzys w partii, co było związane z Piątką dla Zwierząt. Jak pamiętacie, tam część się partii zbuntowała. No on to musiał później odkręcać i też rzucił tę aborcję, mówiąc nieładnie, tak, żeby udobruchać, no bo te wszystkie stronnictwa, którym, które się zdenerwowały, Tymi futerkami i tą piątką dla zwierząt, to były też stronnictwa, które są antyaborcyjne bardzo silnie, więc to zostało po prostu, no polki zostały e, rzucone w takiej politycznej rozgrywce. Mm, tak, no oczywiście też... Trybunał to przyklepał zgodnie z zamówieniem, ale później, kiedy się okazało, że są z tego wielkie protesty i że cały kraj po prostu się buntuje, to e, też Trybunał postąpił tak, jakby chciała partia rządząca, czyli długo nie publikował uzasadnienia tego wyroku, e, w takim oczekiwaniu w zasadzie, co tu zrobić. No i ostatecznie, jak już to e, uzasadnienie zostało opublikowane, to ono było jakby inne trochę w wydźwięku niż sam wyrok? Tak, o tym zresztą poinformował e, Jarosław Wyrębak, czyli ten sędzia Dubler, który, który zasiada w Trybunale. E, on wtedy złożył zdanie odrębne do samego uzasadnienia wyroku i w tym zdaniu odrębnym po, po pierwsze ujawnił, że to uzasadnienie powstawało w ogóle bez dyskusji wśród składu orzekającego, że sędziowie dostali potem po tych miesiącach po prostu do podpisania już gotowy, e, gotowy dokument. E, no i cała całym Szereg różnych e, e, fragmentów e, stało tam, jego zdaniem, ale no, jakby, to taka jest prawda, w sprzeczności z tym, jaka była sentencja wyroku. No i po prostu Trybunał był przez te lata wykorzystywany jako takie. Narzędzie, jakiś taki lewar w sporze politycznym albo w sporze prawnym, też z innymi sądami. Bo na przykład, kiedy Sąd Najwyższy zbierał się, żeby wydać tę uchwałę połączonych ISP w 2020 roku, no to zaraz od razu chyc i Trybunał Konstytucyjny wydawał postanowienie, że trzeba wstrzymać to wszystko, bo on tutaj będzie teraz orzekał, że jest jakiś spór kompetencyjny, no bo dostawał wniosek od na, ówczesnej marszałek Sejmu. Mhm. Albo jak była, jak są najwyższy się szykował, żeby rozstrzygnąć sprawę e, Kamińskiego i Wąsika, no to było znowu e, karta na stół, nie wolno, nie wolno, bo my tutaj musimy spór kompetencyjny rozstrzygać. Tak, ale jak rząd e... wszedł w spór w sprawie prawa Unii Europejskiej, to z Unią Europejską, z Komisją Europejską, to nagle Trybunał Konstytucyjny też się pojawił w tej roli, że orzekał w sprawie tego, że tutaj w ogóle Trybunał Unio Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może dawać, nakładać na Polskę żadnych kar, że to jest sprzeczne z Konstytucją i też, że mm, nic Istnieje coś takiego jak prymat prawa unijnego, że polska konstytucja ma prymat nad prawem unijnym. I to też było zupełnie tak, jak sobie tego życzył Rząd Prawa i Sprawiedliwości. No tak, a to są takie rzeczy, które wykorzystywano w dyskusjach. Zresztą te szereg tych orzeczeń dotyczących prawa unijnego. To były właśnie te powody, dla których Komisja Europejska w ogóle wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie Trybunału, ale kolejne przykłady, kiedy na przykład ETPC orzekał w tych te wyroki sądowe wydawał, no to zaraz się okazywało, były po prostu po każdym takim wyroku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że to jest jakiś eksces, że te wyroki nie istnieją. Ktoś kiedyś złośliwie napisał o tej produkcji Trybunału Konstytucyjnego, że te ich orzeczenia są warte Tyle, co papier, na którym zostały spisane. No bo no, gdyby traktować poważnie tę produkcję całą, no to musielibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej, nie? no bo ich zdaniem jesteśmy w, we wspólnocie. Która po prostu, w której jakby zgodziliśmy się na sprzeczne z polską konstytucją różne zapisy. No dobrze, czyli mamy po prostu taką sytuację. Jest mało wyroków, te, które są wydawane, są wydawane na polityczne zamówienie. Zresztą jest mało tych wyroków, bo część ludzi po prostu już nie idzie do Trybunału ze swoimi sprawami, bo widzą, nie mają zaufania do tej instytucji, widzą, co tam się dzieje. Do tego jeszcze warto dodać, że przy, tych, przy tej niewielkiej ilości pracy, którą ma teraz Trybunał, sędziowie, którzy tam zasiadają, zarabiają duże pieniądze. No, taka instytucja marionetkowa i wydmuszkowa w zasadzie się z tego zrobiła, więc no, pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w sytuacji jak w 2015 roku, kiedy ludzie wyszli na ulicę, żeby takiego Trybunału, żeby tego, tamtego Trybunału bronić. Pamiętacie pewnie, jak dwa tygodnie temu w odcinku opowiadałyśmy z Agatą o kłótni lewicy i trzeciej drogi wokół aborcji. Wtedy cała sprawa wystrzeliła tak naprawdę na poważnie, po tym jak mniej więcej w połowie miesiąca e, wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty w tvn powiedział wprost, że słuchajcie, aborcje wstrzymują w Sejmie chołownia z Kosiniakiem, w ogóle też użył takiego tak po nazwisku, Wtedy się zrobiła wokół tego awantura. Wyszedł następnego dnia Szymon Hołownia. I powiedział, że, że kłamie yy, yy, Włodzimierz Czarzasty, że nic nie jest wstrzymywane, że po prostu yy, czekano na to, aż będą jakieś poprawki i autopoprawki do tych, yy, do tych projektów, które już złożyła lewica yy, będą dołączane. W międzyczasie też zaprezentowali, zaprezentowała trzecia droga swoją ustawę yy, aborcyjną, czyli ten powrót do kompromisu yy, i referendum. Tam są jeszcze inne rzeczy wpisane w tę ustawę. No, i że nie ma tutaj żadnego wstrzymywania, że po prostu wszystko toczy się swoimi ścieżkami. No i tam się kotłowało, kotłowało politycznie wokół tego, na chwilę to przecichło. Padła taka informacja, że w takim razie, skoro już są wszystkie te cztery projekty, cztery, bo przypominam, są dwa projekty lewicy, czyli ta dekryminalizacja i ten projekt aborcyjny, gdzie też jest dekryminalizacja, jest Taki projekt. Czteropak aborcyjny. <głos》>, czteropak aborcyjny. Jest projekt Koalicji Obywatelskiej, który jest bardzo podobny do tego projektu lewicy, jeżeli chodzi o te takie główne, najważniejsze założenia, czyli liberalizacja do 12 tygodnia, aborcja i tak dalej. No, jest ten projekt właśnie czwarty, czyli ten projekt trzeciej drogi, o którym przed chwilą powiedziałam. No więc, ten czteropak aborcyjny miał już wjechać na to posiedzenie. Ale już tak czuć było w kościach, że kiedy się zbliżał ten termin, coś było już nie tak. I organizacje proaborcyjne, organizacje walczące o prawa kobiet, już tak szeptano między sobą, że prawdopodobnie to się nie wydarzy. No i w naszym polskim Super Tuesday <grywanie> wystąpił, <grywanie> wystąpił Szymon Hołownia w tv i ogłosił, że tej aborcji nie będzie jednak na posiedzeniu w środę. Kilka tygodni poświęciłem na konsultacje, rozmowy, próby mediacji i doprowadzenia do tego, żeby zminimalizować ryzyko tego, że wszystkie projekty, które dzisiaj w sejmie są, zostaną odrzucone w ramach tej przedwyborczej kanonady w pierwszym czytaniu, że umowna lewica wystrzela projekty tych bardziej na prawo, ci bardziej na prawo wystrzelają projekty tych bardziej na lewo i zostaniemy z ugorem, zostaniemy ze spaloną ziemią, tylko z tego powodu, że ktoś uważa, że dzięki temu będzie mu łatwiej zostać wójtem albo jego koledze, albo burmistrzem, albo radnym. Dlatego podjąłem decyzję już po tych wszystkich konsultacjach i po tych wszystkich mediacjach i próbach i sprawdzenia, czy, czy jest jakaś szansa, żeby taka katastrofa się nie wydarzyła, żeby te projekty dotyczące prawa aborcyjnego były procedowane w Sejmie i były procedowane w niedalekim terminie, ale jednak tuż po pierwszej turze wyborów, a więc to się odbędzie w Sejmie 11 kwietnia. I po tej wypowiedzi zadzwonił do nas redaktor naczelny Piotr Pacewicz i powiedział, co to ma być? Zróbcie koniecznie odcinek o aborcji, bo to jest wielki skandal. A no, my byłyśmy oczywiście zszokowane, no bo o co mu chodzi, tak? Czy, czy on chce jakoś zaszkodzić sprawie kobiet? Przecież miał być dialog, nie miało być żadnych awantur, no ale nie miałyśmy wyboru, no bo to jednak redaktor naczelny, więc... Przechodzimy do tej dyskusji. Ale okazało się, że nasz redaktor naczelny to nie była jedyna osoba, która nie dorosła do demokracji i do prawdziwego dialogu, bo polegli też politycy, polityczki, przede wszystkim lewicy. No i miało nie być awantury, a zrobiła się jedna wielka awantura. Niedługo znowu na ulicach zobaczymy te błyskawice. A ta błyskawica, pani marszałku, będzie wymierzona w Dobrze. Trzeba tutaj jeszcze zaznaczyć, że ten czteropak aborcyjny zniknął z tego posiedzenia i został przesunięty na 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych, decyzją Szymona Hołowni, bo w prezydium, tak jak się dowiedzieliśmy, głosy się rozkładały tak, że za tym, żeby procedować te rzeczy, teraz podczas tego posiedzenia głosowały posłanki koalicji dwie. I, i i Włodzimierz Czarzasty z Lewicy, na no przeciwko byli Szymon Hołownia, Krzysztof Bosek i Piotr Zgorzelski i ponieważ było pół na pół, Szymon Hołownia swoim głosem przeważył za tym, żeby tego nie robić teraz. Zresztą też to przyznawał. Mhm. E, no więc ten argument taki, który Szymon Hołownia najbardziej chciał wybić w tej całej dyskusji, no, to jest argument taki, że jego zdaniem po prostu kluby koalicyjne nie były wcale dogadane. To, co on mówił, właśnie, że umowna lewica zastrzeli e, projekt trzeciej drogi, a jacyś bardziej prawicowi, no, czyli trzecia droga, zastrzeli projekt lewicy. No i że po prostu tak nie może być, bo tutaj święta idą, wyjdziemy, tam wybory idą, wyjdziemy bez tych projektów, e, no i będzie niefajnie i niemiło. No ale skąd on to wie? Swoją drogą, to też dlaczego oni nie są dogadani w takiej sprawie? No właśnie, z Waszego tak że... Tego bym się spodziewała. To nie jest temat, który wypłynął wczoraj. No ale wyszła Anna Maria Żukowska podczas posiedzenia Sejmu. I po prostu zarzuciła Szymonowi Hołowni no, między słowami kłamstwo, mówiąc, że przecież Lewica podkreślała, że ona oni będą głosować przecież za, za wszystkimi ustawami. tak? Za cały... Też za tą ustawą trzeciej drogi, za która całym... jest powrotem do kompromisu z 1993 roku. Tak, za całym roku. czteropakiem. Pani Marszałku, ja chciałam sprostować jedną rzecz, bo Lewica została tutaj wywołana do tablicy, że nie ma wszystkich sił podobno, które by były skłonne głosować za skierowaniem wszystkich tych projektów do e, komisji. Ja deklarowałam i deklaruję jesteśmy za rozpatrywanie wszystkich tych projektów. To była moja propozycja, która przyjęta została przychylnie zarówno przez pana Marszałka, jak i przez resztę e, prezydium konwentu seniorów, dotyczącą tego, żeby powołać komisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia wszystkich tych projektów. No ale teraz jak otworzycie sobie jakikolwiek artykuł na temat tej dyskusji, to się pojawiają znowu anonimowe wypowiedzi ludzi z Polski 2050, którzy mówią, nie, 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 że tam się ktoś się odgrażał w lewicy, że nie zagłosuje e, i w drugą stronę, no więc yy, komu wierzyć, tak? No w każdym razie Szymon Hołownia stwierdził, że po tym, co się wydarzyło dzisiaj w Sejmie, to on jeszcze bardziej jest zadowolony z tego, że podjął taką, a nie inną decyzję, no bo tutaj czarno na białym widać, że wszyscy się o to pokłócili, tak jak przewidział, czyli byłoby jeszcze gorzej, gdyby, gdyby te ustawy jeszcze były procedowane, tak? To, to jest taka mniejsza kłótnia, a jakby tak. była prawdziwa dyskusja o aborcji, to by było już w ogóle awantura na max. I tak jak pamiętacie dwa tygodnie temu, kiedy analizowałyśmy polityczne znaczenie tej kłótni, mówię, kłótnia i pokazuje dialog. E, nieważne, nie zwracajcie na to uwagi, e, mówiłyśmy głównie. Bardziej jednak skupiłyśmy się na tej strategii lewicy, ponieważ, no wiadomo, że lewica przed wyborami samorządowymi jest w trochę takiej słabej sytuacji. Już nie będę powtarzać całego. Że brakuje tego, tematu, że brakuje może tematu ten... więc tak wyciągnę tę aborcję, bo to jest taka dobra rzecz, dzięki której mogą się odróżnić. Wszyscy się z nich wtedy śmiali, że to jest taki temat, który nijak nie przystaje do tych wyborów samorządowych, że to nie pasuje i że co w zasadzie ma aborcję do tego wszystkiego i że lewica nie ma nic do zaoferowania, więc mhm. wyciąga właśnie to. Mhm. I tak, tutaj trzeba rozróżnić też na pewno dwie rzeczy, no bo z jednej strony prawdą jest, że to jest palący problem, bo cały czas kobiety potrzebują aborcji, cały czas rzeczywiście narażamy się na taką sytuację, że z powodu tych przepisów aborcyjnych może dojść do jakiejś tra 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 tragedii. Są przecież w sądach postępowanie za tam przekazanie pigułek i tak dalej, pomocnictwo w aborcji. Jakby życie ludzkie się toczy e i naprawdę to musi być rozwiązane jak najszybciej. No więc, no więc jaka jest stawka dla Szymona Hołowni i dla trzeciej drogi? W tej dyskusji o aborcji. Zbliżają się wybory samorządowe, oczywiście. I podejrzewam, jeżeli oni się umówią na to, albo są już umówieni na to, żeby poprzeć wzajemnie te swoje projekty, żeby skierować je do komisji, do prac w komisji, no to mogą się zastanawiać, jak to zostanie odebrane wśród ich elektoratu, który jest jednak trochę bardziej konserwatywny niż elektorat KO, czy Lewice, to już wiadomo. A do tego jeszcze oni liczą, że przejmą trochę tego elektoratu poprawie sprawiedliwości w tych wyborach, no więc. Tutaj jest chyba taka kalkulacja, że oni ci wyborcy nie zrozumieją tego, dlaczego tutaj nagle po prostu ci prorodzinni, konserwatywno, nie wiem, liberalni politycy nagle popierają te ustawy, które legalizują aborcję do 12 tygodnia, a już po prostu uchroń nas od tej dekryminalizacji jeszcze, którą w pakiecie ma lewica, bo to też jest uważane za te osoby bardziej konserwatywnie nastawione za wyjątkowo niebezpieczne. No więc tylko pytanie, czy w ogóle to jest, to jest sensowna kalkulacja, czy rzeczywiście powinien się bać takiej reakcji elektoratu, bo przypominam sobie rok 2018 i głosowania w Sejmie nad projektem Ratujmy Kobiety, to był wtedy projekt obywatelski, no, i jak pewnie pamiętacie, nawet Prawo i Sprawiedliwość kiedyś tam takie przyrzeczenia składało, że obywatele, nasi kochani, są tak ważni, że trzeba zawsze popierać te projekty obywatelskie. Ostatecznie wiadomo, że tam duża, duża część wtedy PiSu zagłosowała przeciwko temu projektowi obywatelskiemu legalnej aborcji, ale były takie przypadki głosowania za. Nawet Jarosław Kaczyński zagłosował wtedy za tym projektem. No więc. Wydaje mi się, że zawsze można w dialogu z w swoimi wyborcami wyjaśnić im, jakie są motywacje, i że taki strach przed tym, co oni sobie pomyślą, i czy się nie zniechęcą do mnie, i czy ja nagle nie wyjdę na jakiegoś po prostu oszalałego lewaka, który jest fanem aborcji i chodzi z koszulką, z piorunem. No, myślę, że jednak jest to jakiś duży przykład na niewiarę w możliwości dialogu no ale tym samym Szymon Hołownia przyznaje że tak naprawdę no, prawie praktycznie wprost, że nie, nie będzie w stanie swoim własnym wyborcom wytłumaczyć tego w zrozumiały sposób, co się dzieje, czyli że jest jakaś koalicja, która się na coś umawia i że to jest dopiero wysyłanie tych projektów do komisji, gdzie będą dogłębnie analizowane przez posłów i posłanki, które się w tym specjalizują i nad tym pracują, że to jeszcze nie jest finalne głosowanie. Być może takie argumenty by się pojawiały po drugiej stronie, no, ale rolą polityków jest, polityków jest to, żeby jakoś tę, tę rzeczywistość tłumaczyć i też swoje ruchy tłumaczyć. Więc no, wydaje mi się to co najmniej dziwne, e, taka jakaś właśnie Brak wiary we własne umiejętności, ale z drugiej strony trochę takie, no nie wiem, też paternalizowanie tych, tych wszystkich ludzi, którym Szymon Hołownia mówi, że no, wy tego i tak byście nie byli w stanie zrozumieć, co tu się wydarza w tym Sejmie, więc już lepiej to odłóżmy na to po wyborach, bo tak to to się wszyscy jakoś zafiksujecie na tym i źle mnie zrozumiecie, więc już z góry wszystko wie najlepiej, jak gdyby w, tym, w całej tej narracji. I tak jak jeszcze dwa tygodnie temu, jak opowiadałyśmy o tej kłótni, tak się trochę podśmiewałyśmy z tego, co robi lewica. No, określałyśmy to nawet jako takie desperackie ruchy, próby zaczepienia się, no bo tam nawet były wypowiedzi taki wprost Roberta Biedronia, wam się wydaje, że głosujecie na progresywne siły, chcecie tak naprawdę głosować na lewicę, a nie na tę trzecią drogę, głosujcie na nas, głosujcie na nas, że to było takie naprawdę senpai notice me, <grywa> a teraz... Trochę to wygląda tak, jakby po prostu Szymon Hołownia wbiegł prosto w tę pułapkę zestawioną przez lewicę, no bo jest duża awantura wokół tego i naprawdę przez to, że to była jeszcze na prezydium jego osobista decyzja, żeby to przesunąć, ma po prostu łatkę no, tego faceta od tej uśmiechniętej chłodziarki. Na to wychodzi, że po prostu potwierdził niejako te wszystkie zarzuty, które były wysuwane przeciwko niemu. No i okazuje się, że ta kalkulacja, o której mówiłyśmy, ma mniej sensu, jeszcze mniej sensu, niż nam się wydawało, bo nie tylko wkurzył elektorat lewicy, ale też no, ogromną część swojego własnego elektoratu. I tutaj tak się akurat świetnie się złożyło, że w tej sprawie opublikowaliśmy jeszcze dzisiaj, jak to nagrywamy rano, sondaż. No i ten sondaż jest miażdżący dla Szymona Hołowni, dla tej decyzji, którą podjął. No więc zadaliśmy takie pytanie w tym sondażu. W Sejmie czekają na rozpatrzenie ustawy, które przyznają kobiecie prawo do aborcji do 12 tygodnia. Czy chciałaby pani, chciałby pan, żeby zostały przyjęte przez Sejm? 62% badanych stwierdziło, że jest za tym, żeby te ustawy były procedowane. No ale ciekawe było to, jak odpowiadali wyborcy i wyborczynie tej koalicji 15 października, bo tutaj aż 92% wyborców i wyborczyń było za tym, żeby te ustawy już procedować. W tym także w trzeciej drodze to była przewaga rzędu prawie 90% czy 90% wyborców za tym. Więc no, Szymon Hołownia zdecydowanie odwraca się jak gdyby od tego, co chce jego własny elektorat, jak gdyby dążąc do, yy, nie wiem... Zbliżenia z elektoratem, który dopiero planuje pozyskać, czyli takim bardziej konserwatywnym, lub ze względu na swoją własne, swoje własne podejście do tego tematu, czyli jakby w ogóle odwracając się do wszelkich elektoratów. Mhm. Ale wydaje mi się, że tym takim dużym błędem Szymona Hołowni w tej całej dyskusji, awanturze było też to, że no wiadomo, że ma prezydenckie ambicje, no to jest właściwie pewne, że on będzie kandydował w przyszłym roku, e, i też jako kandydat na prezydenta chciał się prezentować jako taka osoba od dialogu, e, która połączy wszystkich, e, że będzie słuchać obywateli i obywatelek właśnie, że nie będzie taki odcięty, nie będzie takim politykierem, który po prostu gdzieś za zamkniętymi drzwiami podejmuje decyzje, a tutaj naprawdę zupełnie jednoosobowo Podjął decyzję przekręcając do góry nogami te wstępne ustalenia. I wydaje mi się, że ta łatka tego człowieka od... jak to było? Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Że ta uśmiechnięta chłodziarka może mu wizerunkowo ciążyć. To już wszystko na dziś, a właściwie prawie wszystko, ponieważ dla osób, które nas wspierają, istnieje specjalna grupa o nazwie Twoja okolica. I na tej grupie znajdziecie odcinek politycznego plusa, a w tym politycznym plusie będziemy rozmawiać o. Magdalenie Ogórek? Więc warto, naprawdę warto. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak dostać się do tej grupy, znajdziecie odpowiedni link w opisie. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo, żegnamy się i do zobaczenia. Cześć. Tydzień. Materiały takie jak ten nie powstałyby bez Twojego wsparcia. Cenisz Okopres? Przekaż nam 1,5% swojego podatku.